Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnym odcinku naszego studia wyborczego. Wybory samorządowe coraz bliżej, więc przedstawiamy Państwu kolejnych kandydatów z różnych stron Polski, bo przecież te wybory i w mniejszych i większych miejscowościach się odbywają. Dzisiaj na łączu naszym rozmówcą jest kandydat na prezydenta Warszawy z ramienia Ruchu Naprawy Polski, Romuald Starosielec, którego serdecznie witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na początku oczywiście prosimy o łapki w górę, o subskrypcję, o komentarze, o wsparcie kanału, także finansowe dane w opisie. Ja może zacznę trochę nietypowo, ale odbyła się dopiero co debata na kanale Zero kandydatów na prezydenta Warszawy. Jeden się nie pojawił, całkowicie przypadkowo był to Rafał Trzaskowski, ale już pojawi się w telewizji publicznej na debacie, jak się okazuje. No ale właśnie może bym poprosił o parę słów refleksji co do tej debaty, zwłaszcza co do nieobecności pana Trzaskowskiego. On sam, nie on jeden stosuje taką taktykę, bo przecież na przykład w Łodzi Hanna Zdanowska też w debatach nie uczestniczy. Czy to jest wyraz strachu czy arogancji, a może jednego i drugiego? Ja myślę, że przede wszystkim przez to przebija taka pogarda zarówno do elektoratu, jak i mediów niezależnych, ponieważ ci kandydaci no, powinni jednak swoją osobę dawać do dyspozycji wolnym mediom. To jest wielka nasza wartość, żeby nie były tylko media, które są poddane jednemu ośrodkowi władzy politycznej, ale żeby była ich różnorodność. No i mamy internet, który może tą różnorodność promować. No i teraz, jeżeli kandydaci nie chcą odpowiadać na wyzwania, pytania, prośby, zaproszenia tych wolnych mediów, no to jest to wyraz najwyższej arogancji. Ja tylko przypomnę, że był taki kandydat prezydenta Polski, który odmawiał debat i źle na tym wyszedł, więc bardzo możliwe, że Trzaskowski poprzez tą swoją arogancję nie przejdzie w pierwszej turze, a jeżeli nie przejdzie w pierwszej turze, to w drugiej wszystko będzie możliwe. No tak, to myślę, że tutaj obaj kandydaci z Platformy grają właśnie na to, że wygrają w pierwszej turze, już potem nikt ich o nic pytać nie będzie. No ale może jeszcze tylko jedno a propos tej debaty, właśnie, nie była to taka debata, do której przywykliśmy, prawda, z odmierzaniem czasu, gongami i praktycznie zerową interakcją. To był trochę inny format. Myślę, że nawet dosyć ciekawy. Ja bym zachęcał do obejrzenia i zachęcałbym do wzorowania się, no ale w takim razie może jakiś krótki komentarz. No cóż, dla mnie największą zaletą tej debaty, tej pierwszej debaty, w której wziąłem udział od wielu, wielu lat, było to, że mogłem poznać kandydatów, spojrzeć im w oczy, w kuluarach zadać pytania, więc dla mnie pod tym względem było to ważne. Drugie, ja myślę, że ta debata uzmysłowiła dla tych, którzy ją oglądali i będą oglądać, na czym polegają rzeczywiste różnice pomiędzy kandydatami. Bo przecież możemy sobie wyobrazić debaty, gdzie kandydaci sobie piją z dzióbków i nawzajem się komplementują. A możemy też wyobrazić sobie debaty, które są twarde, ale merytoryczne i których kandydaci ujawniają swoje rzeczywiste poglądy. Otóż tutaj ze strony
Janusza Korwin-Mikke no nie było żadnych zaskoczeń. On głosi te swoje poglądy niezmiennie od kilkudziesięciu lat. Natomiast pani Biejat no, ujawniła swoje ideologiczne odniesienia i inspiracje i myślę, że dobrze, żeby warszawiacy wiedzieli o tym, jak myśli, co ją inspiruje. Więc oceniam pod tym względem tą debatę bardzo dobrze. Natomiast tematy, które były podnoszone, no, nie zawsze nam odpowiadały, no, ale byliśmy gośćmi, więc to gospodarz wyznaczał tematy. Ja bym bardzo chętnie wszedł w zupełnie inne sfery naszego życia, znacznie ważniejsze od tych, które były poruszane. No właśnie, te wybory warszawskie są zawsze najbardziej polityczne. Tutaj w zasadzie czworo kandydatów, właśnie poza panem i poza Januszem Korwin-Mikke, to są reprezentanci partii parlamentarnych. No tam mamy przecież i byłego wojewodę, obecnego prezydenta, posła, senatora, więc no generalnie nie osoby gdzieś tam z, jak to typowo bywa, samorządowców, tak? No ale to w takim razie zapytałbym standardowo teraz już o największy problem, czy największe problemy Warszawy i sposoby ich rozwiązania, bo to jest chyba najistotniejsze. Tutaj oczywiście można żonglować hasłami, ale program merytoryczny jest chyba w wyborach najważniejszy. To znaczy tak, no zdecydowanie bezpieczeństwo. To dopiero ostatnie dni ujawniły nam stan bezpieczeństwa obywateli, brak obrony cywilnej, wieloletnie zaniedbania na tym polu i niemożność rozwiązania tego od wielu, wielu lat. No jeżeli tak partie rządzące i opozycyjne główne tak z takim zapałem wciągają nas w wojnę na wschodzie i nic nie robią w kwestii bezpieczeństwa obywateli, no to jest to godne najwyższego potępienia. Warszawa nie tylko nie ma schronów, proszę Państwa, Warszawa nie ma nawet planu ewakuacji. Czyli jeżeli przyjdzie do rzeczywistego zagrożenia, nie daj Boże, tak, związanego nawet z bronią masowego rażenia, no to jak będzie wyglądała ewakuacja Warszawy? Jeżeli urzędnicy odpowiadają, że będzie obowiązywało, że każdy radzi sobie sam, czyli rzucane zostanie hasło ratuj się kto może, no to możemy sobie wyobrazić, że na tych sztucznie zwężonych ulicach Warszawy przez ideologów, którzy kreują naszą przestrzeń, powstanie totalny chaos i nie będzie żadnej sprawnej ewakuacji. Więc nie mamy schronów, nie mamy systemu ewakuacji, nie mamy zapasów niezbędnych, takich strategicznych, zarówno energetycznych, jak i żywnościowych. Tajemnicą jest, jakie mamy zapasy leków i środków opatrunkowych. Na pytania dziennikarzy, odpowiedzialni za to politycy po prostu zasłaniają się taką informacją, no, zupełnie groteskową, którym jeden urzędnik powiedział, że potrzebuje na to 1,5 miesiąca, żeby stwierdzić, jakie są zapasy leków. Inni z kolei zasłaniają się tajemnicą wojskową, no, która jest bardzo, bardzo wygodna dla nierobów, tak, i ludzi, którzy nie spełniają swojej elementarnej roli społecznej, samorządowej czy państwowej. Więc to są wieloletnie zaniedbania i ci, którzy doprowadzili do tych zaniedbań, no nie są i nie będą w stanie tego rozwiązać. W związku z tym potrzebna jest zmiana.
pytanie, czy dotrze ta świadomość do wyborców i czy wyborcy na tą zmianę po prostu głosowaniem swoim zareagują. No tak, tutaj jeszcze no nawiążę, będę co jakiś czas pewnie nawiązywał do tej debaty, bo tam były, no tam spór o tramwaje to może zostawmy, bo nastawienie Korwina to znamy chyba wszyscy, ale wielki spór, prawda, o budowę mieszkań, o to, prawda, jak poszerzać bazę mieszkaniową, no tutaj Warszawa ma z tym ogromny problem, którego rozwiązanie chyba w dużej mierze w ogóle nie leży nawet w kompetencjach samorządu, bo to jest problem tego, że nie pozamiatano tego, mówiąc kolokwialnie, przez ostatnie 30 lat w parlamencie. Nie tyle, myślę, nie umiano, co nie chciano tych problemów chociażby własnościowych uregulować. No i w efekcie mamy to, co mamy. No tak, tutaj sprawy są równie poważne i zaniedbania są olbrzymie. Otóż w Warszawie, jak wiemy, ceny nieruchomości mieszkalnych tak są na takim poziomie, że przeciętnej rodziny nie stać jest na to, żeby w sposób niestresowy, czyli jeżeli wziąć kredyt, to na krótko i na dogodnych warunkach, wykupić sobie takie mieszkanie. Najczęściej to są 20-30-letnie umowy kredytowe, gdzie odsetki stanowią 60-70% ceny mieszkania. I ta niepewność pracy, relacji finansowych, niepewność tego, czy się ten kredyt spłaci, czy się nie wyląduje na bruku, jest tak dominująca, że możemy mówić tutaj w tym przypadku o jakiejś formie nowoczesnego ekonomicznego niewolnictwa. I mieszkanie, proszę Państwa, nie jest towarem. Mieszkanie jest dobrem społecznym. Owszem, jest i powinno występować również jako towar, ale po spełnieniu tego elementarnego minimum, jakim jest mieszkanie dla każdej rodziny. Jeżeli tego nie ma, jeżeli przeciętnej rodziny polskiej przy dwóch pracujących osobach nie stać jest na mieszkanie no takie, jakie powinni mieć z punktu widzenia rozwoju swojej rodziny, no to tutaj jakby ingerencja samorządu, również ingerencja na szczeblu państwa jest poprzez rozwiązania prawne jest absolutnie niezbędna. I ani państwo tego nie robi, mimo wielkich obietnic, ani samorząd. To samorząd Warszawy, proszę sobie uzmysłowić, jest to bardzo bogate miasto, posiadające nieruchomości no, warte wiele set miliardów. I wystarczy tylko dobry gospodarz, który te olbrzymie wartości działki będzie zamieniał na mieszkania komunalne. Przepraszam. Więc tu nie potrzeba jakichś ekstra wielkich planów finansowych. Tu potrzebny jest dobry gospodarz. Jak nie ma dobrego gospodarza, no to mamy taki stan, jaki mamy. Warszawa mogłaby się rozwijać, mogłaby mieć więcej obywateli, ludzi szczęśliwych, że tutaj mieszkają i że mają własne mieszkanie lub tanie mieszkanie na wynajem komunalne, co też jest rozwiązaniem. Natomiast dopóki... Znowu konstatacja, dopóki nie zmieni się całą tą klasę, która panuje nad Warszawą od wielu, wielu lat, to żadne zmiany nie są możliwe. No właśnie, może problemem też jest, nie wiem, sam kształt Warszawy, czy sam ustrój Warszawy, to, że jest to, no z jednej strony mamy oczywiście miasto i cały aparat miejski, ze względu na rozmiar organizmu dość duży, ale obok dzielnice na prawach gminy, iluś tam w dziesiątki idących liczby burmistrzów.
jakby policzyć radnych miejskich i dzielnicowych, to już są liczby idące w setki. Może jest w Warszawie problem z przerostem biurokracji. Może tu też, tylko znowu to wkraczamy w ten problem, że to reguluje ustawa, no ale może warto zaproponować też jej zmiany. No tak, ustrój Warszawy jest określony poprzez ustawę o mieście stołecznym Warszawy. I tutaj bez jakby nowelizacji tej ustawy niewiele można zrobić, ale wiele można zrobić poprzez zmianę statutu miasta stołecznego Warszawy, ponieważ on jest uchwalany przez radnych Warszawy. I tutaj w ramach tego statutu można naprawdę bardzo dużo. Warszawa aż prosi się o to, żeby w jej granicach stworzyć system demokracji bezpośredniej. Czyli to, co my jako sprawy od wielu, wielu lat, to jest obligatoryjne referendum, weto obywatelskie i inicjatywa ustawodawcza. Jeżeli sobie uzmysłowimy, że mamy możliwość w tej chwili głosowania poprzez podpis elektroniczny, który jest już powszechny, czy inne tego typu aplikacje, to takie referendum nie musi być drogie. Może być zorganizowane szybko, sprawnie. I dopuszczenie mieszkańców Warszawy do głosu jest no, absolutnie niezbędne, bo my wybieramy raz na 5 lat swoich radnych, a potem nie mamy na to żadnego wpływu i dokonują za nas, bez nas takich wyborów, które uderzają w nasze elementarne interesy. To jest nasz postulat, który bardzo kategorycznie wypowiadamy, że możemy zmienić ustrój Warszawy również na poziomie samorządowym, czyli na poziomie Rady Warszawy i Rad Dzielnic. Potrzebna jest tylko nowa siła społeczna, która tego chce i tego dokona i potrafi te narzędzia demokracji bezpośredniej wprowadzić. Z tym jest związany jeszcze jeden ważny aspekt, mianowicie widzimy, jak młodzież polska ucieka od spraw publicznych, również i politycznych, no ale wybory samorządowe są takim obszarem, który no wymaga najwyższej jakby formy aktywności, wymaga współudziału. Jeżeli oni nie widzą tego, żeby ich głos się liczył, po prostu nie uczestniczą w wyborach, nie uczestniczą w życiu społecznym, publicznym. A poprzez właśnie te aplikacje my wprowadzimy ich w obieg współdecydowania i współodpowiedzialności. Tutaj ważny jeszcze aspekt komunikacja, która wzbudza paradoksalnie dużo więcej, która paradoksalnie komunikacja wzbudza jeszcze więcej kontrowersji niż poprzednio, bo to nie chodzi tylko o jakby system transportu zbiorowego, ale Warszawa dołączyła do miast ze strefą czystego transportu. Nie obejmuje ona, tak jak w Krakowie, chociaż w Krakowie została uchylona całego miasta, ale większość centrum. Generalnie polityka dużych miast to jest polityka dążąca do tego, żeby walczyć nie tylko już tymi metodami przymusu, ale takimi miękkimi metodami, to znaczy likwidacja miejsc parkingowych, zwężanie ulic, utrudnianie ruchu. Jest to, można powiedzieć, tendencja ogólnopolska, czy nawet ogólnoeuropejska. Ona płynie z samej Brukseli, płynie w politykach unijnych, na które Polska się zgodziła. No ale czy w takim razie w Warszawie kierowca poruszający się własnym samochodem, żeby załatwiać swoje sprawy po mieście, no jest gatunkiem ustawowo skazanym na wyginięcie? No nie. Transport publiczny w Warszawie jest na szczęście
dość dobrze rozwinięty. Mówię to na podstawie swojej wiedzy i doświadczeń z wielu tego typu miast europejskich. Natomiast oczywiście pewne braki jeszcze występują. Więc transport publiczny powinien być rozwijany nie w tak kosztownej formie jak budowa metra, bo to metro mamy znowu, kiedyś sławiliśmy się najdroższą obwodnicą, czy częścią obwodnicy na świecie chyba, w sensie tempa budowy i wydatków. Teraz bijemy wszelkie rekordy w kosztach budowy metra. To wymaga po prostu solidnego audytu, ale przede wszystkim wymaga zupełnie innego podejścia. Metro nie musi być budowane tak drogo. Metro powinno być pod ziemią tylko w centrach już istniejących. Natomiast poza tymi centrami możemy sobie wyobrazić, że metro jest tylko wgłębieniem w ziemi, tak żeby nie było słychać hałasu, ale przy jakby odkrytej górze, gdzie koszt budowy będzie no kilkadziesiąt razy tańszy i to metro może wyjechać daleko poza istniejące osiedla i być no taką formą, która będzie napędzała rozwój architektoniczny i mieszkaniowy Warszawy, bo to, z czym mamy do czynienia, no to jest najpierw się buduje osiedla, a potem się myśli o tym, jak je skomunikować. Powinno być dokładnie odwrotnie. To komunikacja powinna wyprzedzać, czyli obywatele, ludzie, firmy, które inwestują, mają prawo wiedzieć, jaka będzie sieć komunikacyjna, po to, żeby do tego dostosować swoje własne plany. Jeżeli to zrobimy, no to Warszawę czeka olbrzymi boom budowlany. Natomiast no tego nie ma i jedyne, co jest, to spekulacja ograniczonym zasobem gruntów, tak, które są drogie i które rzutują później na ceny mieszkań, często nieosiągalnych dla mieszkańców. No, to jest jakieś błędne koło, z którym mamy do czynienia. I mam wrażenie, że te proste sprawy, o których mówię, są nieznane ani dla prezydenta Warszawy, ani dla radnych, bądź są znane, ale z jakichś powodów podejmują zupełnie inne, nieracjonalne decyzje. Więc tak dla transportu publicznego. I tutaj, przy takim podejściu, można powiedzieć, racjonalnym, tak, może nawet naukowym, da się przecież wszystko sprognozować i wszystko obliczyć. I możliwy jest zdrowy kompromis pomiędzy ruchem samochodowym, transportem publicznym i również ścieżkami rowerowymi, o które, nie wiem, 20% warszawiaków mocno zabiega. Więc taki kompromis jest możliwy. Nie jesteśmy skazani na decyzje urzędników i lobbystów, tylko możemy te sprawy wziąć w własne ręce, a wybory są najlepszą okazją do tego. Zdecydowanie to jest najlepsza okazja, żeby rozmawiać na różne tematy. Czy mamy jeszcze jakiś temat, o którym chciałby Pan powiedzieć, bo już powoli będziemy się zbliżać do końca, ale czy jeszcze są jakieś ważne problemy? O, to tutaj może jeszcze podrzucę jeden i ewentualnie jeden od Pana. Kwestia, która też się pojawia generalnie nie tylko w tej ostatniej debacie, pojawia się w ogóle w debacie, a to dotyczy stricte Warszawy, kwestia Okęcia, CPK. To też jest jakby temat ogólnopolski, ale samorządy tutaj zabierają głos, jedne za, inne przeciw, no i może warto by też o tym parę słów powiedzieć. Czy tak dla CPK, czy nie dla CPK? Nie, no, CPK jest projektem narzuconym nam z zewnątrz, nie mającym nic wspólnego z potrzebami mieszkańców Warszawy. To
port komunikacyjny, jeżeli już używamy tego określenia, a nie port lotniczy, powinien być skrojony na miarę potrzeb mieszkańców aglomeracji warszawskiej i Mazowsza. To jest całkowicie dla mnie jasne i logiczne. Natomiast tego typu projekty, które są no, brane z sufitu, bo proszę Państwa, jak można poważnie traktować projekt, który mówi, że mieszkańcy Gdańska, Poznania, Wrocławia, Krakowa, Katowic będą przyjeżdżali do CPK, żeby stąd latać, skoro mają u siebie lotniska dobrze skomunikowane z Europą, a niektóre nawet i z innymi kontynentami. Tego typu pomysły to jest jakiś odlot, tak, żeby scentralizować wszystko w jednym miejscu i pozbawić możliwości rozwoju lotnisk lokalnym. Drugim absurdem to jest łączenie funkcji militarnych z funkcją cywilną. To jest niedopuszczalne w dzisiejszych czasach, bo to jest narażanie pasażerów na olbrzymie ryzyko. To jest również narażanie okolicznych dzielnic i osad również na takie ryzyko. Jeżeli chcą tak planiści od spraw militarnych koniecznie mieć lotniska do celów militarnych, to niech wezmą któreś z 40 istniejących lotnisk wojskowych opuszczonych. Kto o tym wie, panie redaktorze? Że w Polsce 40 opuszczonych, zarastających lotnisk wojskowych, a oni uparli się, żeby robić projekt w tym centralnym porcie komunikacyjnym, gdzie będą cywile i pasażerowie. Absurd kompletny. No i ostatnia kwestia to jest lokalizacja. No, lokalizacja na najlepszych ziemiach rolniczych Mazowsza i Polski jest całkowicie nieuzasadniona. Jest, można powiedzieć, zbrodnią stanu, ponieważ ziemie żyzne to jest kapitał olbrzymi, a w tym wypadku może być utracony nieodwracalnie poprzez zabetonowanie go. Istnieje lokalizacja, za którą my optujemy. To jest olbrzymi poligon na wschód od Warszawy. 7 tysięcy hektarów, proszę Państwa, w rękach nie prywatnych, tylko w rękach instytucji państwowych i on jest całkowicie niezagospodarowany. Nie trzeba tam nikogo wywłaszczać. Jest olbrzymia strefa, która może to lotnisko odseparować od osiedli. I to lotnisko może być wybudowane bez żadnych środków publicznych i bez kredytów, ponieważ na lotnisko potrzeba tylko 10% tej olbrzymiej powierzchni, a 6300 hektarów to jest teren inwestycyjny, który będzie bardzo drogi i właściwe jego zagospodarowanie, sprzedaż, wieloletnia dzierżawa, sfinansuje z nawiązką cały ten port. Czyli nie centralny port komunikacyjny, a mazowiecki port komunikacyjny, nie w Baranowie, a na poligonie Rembertów Zielonka. No to jeszcze dwie sprawy tylko zasygnalizuję. Otóż edukacja, proszę Państwa, która w Polsce no, przeżywa kryzys i ten kryzys będzie się pogłębiał niezależnie od tego, jaka partia będzie rządziła, czyli musimy znaleźć sposób na wyrwanie edukacji z rąk polityków, urzędników i ideologów. I do tego służy nasz projekt, który głosimy od wielu lat, likwidacji Ministerstwa Oświaty, a powołanie w to miejsce Komisji Edukacji Narodowej Społecznej, niezwiązanej z partiami, gdzie główny głos będzie należał do osób wydelegowanych przez senaty wyższych uczelni, rodziców i nauczycieli, ponieważ te osoby są najbardziej zainteresowane tym, żeby szkoły były na wysokim poziomie i bon edukacyjny, który tak naprawdę odda suwerenność szkół w ręce rodziców, czyli najbardziej zainteresowanych tym, żeby ich dzieci były dobrze wyedukowane i wychowane. To uruchomi taką szlachetną rywalizację i polskie szkoły w tym nowym ustroju mogą stać się
po kilku już latach wzorem dla innych krajów. Musimy tę decyzję podjąć. I tutaj Warszawa może być pierwszym miejscem, który to wprowadzi, bez tych uregulowań ogólnokrajowych, ale na terenie Warszawy 7 miliardów złotych, które miasto wydaje na edukację, jeżeli w postaci bonu dostaną to rodzice, no to po prostu ten system szkół zmieni się momentalnie. I jeszcze jedna ważna sprawa, to jest ta, że Warszawa powinna być ośrodkiem kulturotwórczym, to jest stolica Polski, gdzie jest skoncentrowany olbrzymi potencjał naukowy, intelektualny, kulturowy, duchowy. No i ten potencjał jest niewykorzystany. Ten potencjał powinien promieniować na całą Polskę, powinien podejmować wyzwania, które stoją przed nami. Tak się składa, że Warszawa ma olbrzymie zasoby niezagospodarowanych lokali, tak zwanych pustostanów, które należą do miasta. To jest zdumiewające, jak urzędnicy mogą być beztroscy, jeżeli chodzi o gospodarowanie mieniem publicznym, więc należy je oddać właśnie dla świata nauki, artystów, powiązać to z młodzieżą i obywatelami, którzy mogą uczestniczyć w warsztatach, tak? Znani artyści mogą prowadzić warsztaty i kultura może rzeczywiście rozkwitnąć w Warszawie, bo kultury tej naszej, narodowej, nie da się obronić, jeżeli jej nie będziemy tworzyli. Jeżeli kulturą nie będzie przepełnione nasze życie, jeżeli kultura nie będzie odpowiadała na wyzwania czasów, trudnych czasów, w których żyjemy. Na to wszystko mamy pomysły. Chodzi o to, żeby pomysły nie były tylko pomysłami, ale miały zdolność do realizacji, a do tego jest potrzebna przychylność wyborców Warszawy, zagłosowanie na Ruch Naprawy Polski, zarówno do Rady Warszawy, jak i Sejmiku Mazowieckiego, i na mnie jako kandydata na prezydenta pokornie proszę o poparcie. I to jest bardzo dobre podsumowanie i tu postawimy kropkę. To był kolejny odcinek studia wyborczego. Moim Państwa gościem był pan Romuald Starosielec, kandydat na prezydenta Warszawy z ramienia Ruchu Naprawy Polski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do oglądania naszych programów, do subskrybowania kanału, do dawania kciuków w górę, komentowania i do wsparcia finansowego. Do zobaczenia w kolejnych wywiadach, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Studia Wyborczego, których już coraz mniej, bo zbliżamy się nieuchronnie do tych wyborów. Do zobaczenia.